Dzień dziecka to wyjątkowe święto i idealna okazja do zwariowanych szaleństw. Istnieje wiele sposobów obchodzenia tego radosnego święta. Pikniki, rowerowe wojaże, wspólne wyjście do kina. Każdy rodzic ma swój pomysł na spędzenie tego wyjątkowego dnia. Jedni wybierają wyszukane atrakcje, innym wystarcza wspólne wyjście na lody. Najmłodsi tarnobrzeżanie postanowili ten szczególny czas spędzić wraz z rodzicami w wodzie. Z myślą o nich Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował rodzinne zawody w pływaniu. Jest to trzecia edycja i powoli to się wpisuje w kalendarz, jeśli chodzi o Dzień Dziecka organizowany w mieście Tarnobrzeg. Cieszymy się, że ta impreza, którą organizujemy co roku z prezydentem miasta i MOSiR-em wspólnie, cieszy się taką popularnością. Mamy dzisiaj na zawodach prawie 100 uczestników, także frekwencja dopisuje. Rodzinne zespoły zostały podzielone na kategorie wiekowe i miały do wykonania różne ciekawe konkurencje. Podzieliliśmy to na trzy grupy. Najmłodsze dzieciaczki, czyli ostatnio mieliśmy nawet 7-miesięczne dziecko, czyli od tych najmłodszych miesięcy do 3 lat startują na brodziku. Tam mają do pokonania tor sporządzony z puzli, wyławianie pereł z powierzchni wody, także są to takie łatwe konkurencje na takiej zasadzie, żeby nie sprawiały dużo trudności i rodzic mógł zdecydowanie pomagać dziecku. Przeznaczyliśmy te konkurencje dla dzieciaków nieposiadających tych umiejętności pływackich. Tam liczy się zabawa, dobra zabawa. Liczy się chwyt, zręczność, również szybkość. Druga kategoria wiekowa już ma trochę trudniej, bo wyławia przedmioty z dna basenu. Mamy układanie puzli, cyferki, motylki, delfinki, różnego rodzaju zwierzątka. I dla nich jest również konkurencja zjazd na czas zjeżdżania, gdzie liczy się szybkość i dobra zabawa. Zespoły z najstarszej grupy wiekowej miały do pokonania wodny dmuchany tor przeszkód na dużym basenie. Tutaj musiały już wykazać się umiejętnościami pływackimi. Łapałyśmy kółeczka i kraty i jeszcze cyferki układałyśmy. Układaliśmy cyferki, tak? A później co będziemy jeszcze robić? Zjeżdżać w dół. Najbardziej mi się podoba, jak się zaczyna zjeżdżać, szybko jest wtedy. I jeszcze na końcu szybko też się zjeżdża i wszystko widać, tak ciemno jest, a później na końcu już widać grosz. Jest bardzo ciemno i nie widać nic, tylko zielone, bo jest cała zielona. Na końcu jest i tak wszystko widać od razu. Najbardziej mi się podobało, że można było zjeżdżać na kolanach i szybciej wtedy. Na miejsca, gotów!
trzyosobowe. Bądź dwu, z tym, że w konkurencji, jeżeli jest drużyna dwuosobowa czy trzyosobowa, to wybieramy i zazwyczaj to będą dzieciaki. Start jest z płytkiej wody, należy jak najszybciej wskoczyć na tor, pokonać go i tutaj się liczy szybkość, zręczność, sprawność fizyczna. Pokonać go jak najszybciej i w ostatniej części toru wskoczyć do wody głębokiej, dopłynąć i dotknąć ściany. I w momencie, kiedy pierwszy uczestnik dotyka ściany, my dostajemy sygnał gwizdkiem, kolejny zawodnik rozpoczyna dalszą część konkurencji. Liczy się czas całej drużyny. To jest ten tor aquatrack. Tutaj na dużym basenie mamy grupę, która no, musi posiadać umiejętności pływackie. To znaczy w przypadku wpadnięcia do wody na część głęboką bądź zakończenia tego toru, no, musi mieć umiejętność dopłynięcia do tej ściany. Czwarta, szósta, chociaż jest młodszy, ale no troszeczkę umie pływać, więc startujemy w starszej grupie. Myślę, że damy radę. Jest to fantastyczna zabawa i mile spędzony czas. Jak z tą najtrudniejszą konkurencją poradzili sobie zawodnicy? Co sprawiło im najwięcej trudności? Bardzo dobrze, było bardzo fajnie. Najtrudniejsze było z tym tutaj, gdzie się przechodziło. Tam, gdzie są te poręcze, to tak bardzo trudno było wziąć, przejść po tym. Dla mnie to było bardzo trudne. A satysfakcja jest, dziecko przynajmniej zadowolone. Dla dzieci to trudne. Człowiek też ma troszkę tam motać. Troszkę kołysało i było ślisko, tak? No. Mokro. Bardzo. Fantastyczna rzecz, fantastyczna zabawa. Pomysł świetny, można z dzieciakiem fantastycznie spędzić czas na basenie. Tor przeszkód, rzecz rewelacyjna. Ja jestem zadowolony, że nie musiałem startować, bo to jednak stres był, trema największa. Jakby człowiek coś tam zepsuł czas dla dziecka, to by było rzeczą okrutną. Ale fantastycznie tutaj zawodników we dwóch fantastycznie pobiegli, zrobili fantastyczny wynik. No i zobaczymy, jak będzie dalej. Zresztą konkurencja jest bardzo solidna, każdy świetnie przygotowany, także każdy może z każdym wygrać i przegrać. Mimo małych trudności, dobrej zabawy nie brakowało. Miło i przyjemnie spędzili czas zarówno starsi, jak i ci najmłodsi. A co ty tutaj robisz z mamusią? Pływasz? Płynę, płynę. Pływasz? I co zjeżdżałaś na rurze? No, tak? Zjeżdżałam. Na czym zjeżdżałaś? Na rurze. I co zbierałaś? Co zbierałaś w wodzie? Zabawki. Zabawki, tak? I fajnie jest? No. Podoba ci się? Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymały nagrody i drobne upominki. Oczywiście skala stopniowania nagród jest w zależności od zajętego miejsca. I tak za pierwsze miejsce drużyny dostaną puchar, dostaną medale, dostaną zaproszenia na pizzę do pizzerii Terpio i oczywiście słodkie upominki, drobne gadżety rzeczowe. Drugie miejsce będzie honorowane medalem, zaproszeniem jednorazowym, bezpłatnym na basen Mosiru w Tarnobrzegu. Będą oczywiście słodkie upominki plus nagrody rzeczowe. Trzecie miejsce będzie uhonorowane medalem. Będą wartościowe nagrody rzeczowe, słodkie upominki i akcesoria pływackie.